Ty słyszysz tylko to, co chcesz usłyszeć. Pewnie zdarzyło nam się, że ktoś do nas wypowiedział takie słowa, albo my do kogoś wypowiadaliśmy takie słowa. Słyszysz tylko to, co chcesz słyszeć. I tak czasami jest, że nasz słuch jest dosyć wybiórczy, że potrafimy usłyszeć i przyjąć tylko to, co jakoś pasuje do całokształtu naszego myślenia i życia, a to, co jest jakoś trudne, mamy taką zdolność, żeby tego w ogóle nie dopuścić do swojej świadomości. Dzisiaj ciekawe jest w Słowie Bożym, że prorok Izajasz, który przychodzi do Ezechiasza, powtarza mu dwukrotnie: rozporządź swoim domem, bo umrzesz. Nie będziesz już żył. To jest dwa razy powiedziane to samo. Umrzesz, nie będziesz już żył. Być może Ezechiasz tak mocno był przywiązany do życia. Zresztą widzimy, że tak było, bo kiedy się o tym wszystkim dowiaduje, zalewa się rzewnymi łzami i to jest dla niego niezwykle trudne doświadczenie. Więc być może to przywiązanie jest tak duże, że on nawet nie dopuszcza do siebie takiej świadomości, że jego życie może się skończyć, że jego władza może się skończyć, że kiedyś będzie musiał to wszystko zostawić. Spróbuj dzisiaj w kontekście dzisiejszego słowa zapytać o dwie rzeczy. Po pierwsze, o twoją zdolność słuchania. Czy umiesz słuchać, czy umiesz przyjmować wszystko, czy też masz słuch bardzo wybiórczy. A druga rzecz to popatrz na swoje przywiązania, do czego jesteś mocno przywiązany, jak Ezechiasz, który rzewnie płacze. Zrób sobie taki przegląd swoich przywiązań, z czego by ci było dzisiaj trudno zrezygnować, co byłoby dzisiaj trudno pozostawić i proś, aby Pan Bóg tam właśnie dawał ci wolność.